Sobotnie popołudnie jest 15:30. Elżbieta Żywioł, dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych tematów dnia. Mężczyzna, który minionej nocy postrzelił dwóch policjantów we Wrocławiu, usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa, grozi mu dożywocie. A szczegóły sprawy zna Marcin Lustik. Będziemy też w Dubaju, gdzie trwa konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu. Na miejscu jest Żaklina Skowrońska. A w programie powiemy też o ataku zimy na południu Polski. Sytuację na Podkarpaciu monitoruje Anna Arciszewska. Wszyscy gotowi? Zaczynamy. A na początek nocny atak na policjantów we Wrocławiu i kilkugodzinna obława. Maksymilian F., który minionej nocy postrzelił dwóch funkcjonariuszy, usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Grozi mu za to dożywocie. 44-latek już wcześniej był poszukiwany listem gończym za inne przestępstwa, między innymi oszustwa. O szczegółach tej sprawy mówił prokurator Prokuratury Krajowej Karol Borchulski. A po więcej informacji sięgamy do Marcina Lustiga, który jest we Wrocławiu i zajmuje się tym tematem. Marcinie, dzień dobry. Czy aresztowany mężczyzna został już przesłuchany? Mamy zatem na ustalenia śledczych, a z tymi szczegółami dla Państwa Marcin Lustig. Za teraz dziękujemy. Rodziny ciężko rannych policjantów są objęte wszelkim możliwym wsparciem, podkreślił dziś w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernak. Zmieniamy temat. 18-letni uczeń, który w szkole w Kadzidle na Mazowszu zaatakował nożem troje swoich kolegów, trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd rejonowy w Ostrołęce. Albert G. ma postawione zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób, za co grozi mu co najmniej 15 lat więzienia. Śmierć mózgowa spowodowana masywnym krwotokiem i obrzękiem mózgu. To wstępne wyniki sekcji zwłok 14-letniej Natalii z Andrychowa. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy ustalą przede wszystkim, jaka była przyczyna krwotoku, ale także zbadają minuta po minucie działania policji. Jakub Krzyżak. A my jeszcze przez moment za granicą pozostajemy. Baza w Norfolk to największa baza marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych na świecie i jednocześnie siedziba dwóch dowództw NATO. Najważniejszym zadaniem żołnierzy jest ochrona szlaków morskich prowadzących przez Atlantyk i łączących Amerykę z Europą, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa starego kontynentu. W bazie służy ponad 20 polskich żołnierzy. Był tam też nasz korespondent Rafał Stańczyk. A już teraz w naszym programie czas na magazyn medyczny Infomed. A na koniec czas na informacje ze świata sportu, a te zaczniemy od piłki nożnej i czekającego nas już za kilkadziesiąt minut ważnego wydarzenia, bo przed nami losowanie fazy grupowej Euro 2024. Robert Rzepnikowski z redakcji sportowej w naszym studiu. Dzień dobry, Robercie. To co nas czeka, na kogo możemy trafić? Wielkie emocje na nas czekają. Rzeczywiście dziś w Hamburgu to losowanie Euro 2024. Znamy dopiero 20... Dobrej myśli. To jeszcze coś dla fanów San Antonio Spurs, ale tutaj nie mamy zbyt dobrych informacji. Nie mamy niestety dobrych informacji. Kolejna porażka na koncie San Antonio Spurs, bo grał oczywiście Jeremy Soch. W świecie sportu opowiadał Państwu Robert Rzepnikowski. Bardzo dziękuję, Robercie, za te informacje. I tak powoli też dziękujemy Państwu, ale proszę zostać razem z Telewizją Polską o 17:00, Teleekspres o 19:30. 30 oczywiście wiadomości. Dobrego, spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.